Cześć, to Justyna i witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. A właściwie BookTagu i oczywiście link do kanału Oli, która mnie nominowała, macie jak zawsze w opisie. Dobra, więc zaczynamy. Sen, który pochłania bez reszty, czyli książka, od której nie można się oderwać. I do tej kategorii wybrałam oczywiście Silver. Totalnie nie mogłam się powstrzymać, po prostu musiałam, ponieważ jest to książka o tematyce swego rodzaju sennej i jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, po prostu główni bohaterowie wcielają się, czy też znajdują możliwość na świadomy sen. Więc ta książka tak bardzo tutaj pasuje. Półsen, czyli książka, którą przeczytałaś i od razu zapomniałaś. Dla mnie to są naznaczeni śmiercią. Pamiętam moment kupienia tej książki i mój zachwyt tym, że napisała to autorka niezgodnej. Na tym się właściwie kończy, bo z fabuły praktycznie nic nie pamiętam. Sen, w którym wiesz, że śnisz, czyli książka, która jest typowym średniakiem. Dla mnie jest to Niki Nora. Książka jest spoko i to o niej mogę powiedzieć, ale nie oczekujcie od niej żadnych, że tak powiem, bardziej górnolotnych, filozoficznych przemyśleń. Ona nie wnosi zupełnie nic do naszego życia, ale czy to jest wada? Jest po prostu takim średniakiem. Koszmar, czyli książka, po której nie mogłaś spać. No comments. Wiem, że się powtarzam. I wiem. Czarni z metra. I bibliotekarze z metra. Boże, ta książka jest napisana tak genialnie, że po prostu ja osobiście przeżywałam, jeśli chodzi o wszystkie te przygody Artema, czyli głównego bohatera, po prostu na maksa i do tej pory boję się właśnie czarnych, czyli takich stworów, które na początku tej książki nawiedzały stacje. Sen, o którym pamiętasz od lat, czyli książka, do której chętnie wracasz. Ten tag jest tak przewidywalny. Wiecie, że powiem Grindera, ale ja po prostu będę się powtarzać, bo genialność tej książki naprawdę przechodzi czasem moje pojęcia. Sen, o którym chcesz jak najszybciej zapomnieć, czyli najgorsza książka na twojej półce. I zapewniam was, że naprawdę nie chcę nikogo urazić, ale dla mnie taką najgorszą, najbardziej bezpodstawną książką jest Zmierzch. I zdaję sobie sprawę, że jest dosyć duża liczba fanów tej sagi, ja do nich na pewno nie należę. Ja swojego egzemplarza nie posiadam, jedyne co miałam to pożyczyłam od koleżanki. Osobiście nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Książka nie podoba mi się, uważam, że jest bezpodstawna, że uczucia bohaterów są bezpodstawne, ale oczywiście szanuję każdego, kto ma inne zdanie niż ja. Sen, w którym nie byłaś sobą, czyli książka, w której główny bohater nie jest człowiekiem. I tutaj wybrałam Piękne istoty i w szczególności dlatego, że główna bohaterka, czyli Lena, jest taką czarownicą. W sensie oni wolą, jak się mówi, na nie obdarzeni, ale jest czarownicą. Mogłabym tu też dać drugą i trzecią część tej sagi, czyli Istoty chaosu i Istoty ciemności. Mamy tutaj dwóch głównych bohaterów. Ethan akurat jest człowiekiem, ale Lena jest czarownicą, z tym, że ona akurat woli, jak się mówi, na nią obdarzona. Wiecie, tak, żeby nie urazić. Senne marzenie, czyli książka, w której chciałabyś żyć. Totalnie chciałabym żyć w świecie zwiadowców. I nie, to nie jest żart, pamiętam, jak byłam młodsza i razem z moją przyjaciółką zachwycałyśmy się totalnie. A jeśli chodzi o mój taki zupełny zachwyt tą książką, ponieważ przeczytałam ją, kiedy byłam bodajże w czwartej klasie, tak mi się wydaje. Pamiętam, jak kupiłam sobie łuk i bawiłam się razem z moją przyjaciółką właśnie, bo chciałam strasznie być taka jak Will. I w ogóle to są z tym bardzo ciekawe historie. Wspólny sen, czyli kto ma wyśnić ten tag? I ja nominuję ogólnie każdego, kto tylko i wyłącznie ma na ten tag ochotę, więc możesz czuć się nominowany. I jak zawsze dziękuję wam za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i co ja mogę więcej powiedzieć? Do następnego, pa!